Hej, tutaj Komarecka i jest z nami Benek, który wygląda jakby wyszedł przed chwilą z wanny. Praca wykonana jest przez Kia, bardzo dziękujemy. Dzisiaj pouczymy się trochę słówek, które często spotykamy na różnych stronach z rysunkami. Są to pojęcia zagraniczne, które przyjęły się w polskim fandomie bardzo szybko, ponieważ nie trzeba ich rozwijać. Art trade, wymiana rysunkami, polega to na rysowaniu pracy osobie X, a osoba X rysuje pracę dla Ciebie. Jest to wymiana bardzo fajna, bo osoba X ma rysunek oraz Ty. Zazwyczaj ustalacie to między sobą, czyli osobą X oraz Tobą, na czym będzie polegała wymiana. Commission, czyli komisz, rysunek na zamówienie. Nie musi być to akurat rysunek. Może być to również praca wykonana ręcznie, na przykład figurka. Ktoś składa Tobie zamówienie, a Ty wykonujesz dla osoby zamawiającej to, czego sobie zażyczyła. Po wykonaniu dochodzi do płatności PayPalem, kartą czy też pointsami. Collab. Zazwyczaj jest to rysunek, który wykonujesz z daną osobą, którą chcesz zrobić wspólną pracę. Działa to tak, że część rysunku robisz ty, a osoba druga zazwyczaj go wykańcza. Równie zależy to od Was, jak praca ma wyglądać. Gifcik, czyli gift. Jest prezentem, który rysujesz dla osoby X, bo ma na przykład urodziny czy też imieniny. Gift często ludzie rysują dla osób innych, żeby po prostu się czymś odwdzięczyć za pomoc, czy też robią to z własnej słodkiej, przyjemnej woli. Request. Jest to prośba, czy dana osoba narysuje dla Ciebie rysunek za darmo, bez żadnej wymiany. Należy często zapytać, czy dana osoba ma czas wolny. Points. Są to punkty często wykorzystywane w świecie wirtualnym jako waluta. Pointsy można nabyć za prawdziwe pieniądze, kupując je na stronie. Zapraszamy na wszystkie strony artystów podawanych w linkach oraz wchodzenie w ich nazw przy informacji, jeżeli chcecie zobaczyć więcej ich prac. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, która nosi nazwę Świat Fury. Tymczasem będę się żegnała, czytała dla Was Komarecka, żegnam, siema, do następnego razu.